Już w tej chwili widzę wiszącą parówkę, to znaczy mam swoje czubki palców po środku, a po bokach mam przerwę w ciągłości moich palców. Dzień dobry, nazywam się Anna Robak. Całe życie interesowałam się biologią, zwłaszcza zwierzętami, przede wszystkim układem nerwowym, a w obrębie tego układu nerwowego mózgiem. Chciałam pokazać właśnie uczniom, w jaki sposób mózg może zwiększyć swoje zdolności, no i zresztą ma, i po co mu te pofałdowania. Ma fałdki, niektórzy mówią, że są to fałdki myślące. No to oczywiście, że tak. Ale są zwierzęta, które właśnie mają mózgi też pofałdowane, tak jak człowiek tutaj. Mogą oni to oglądnąć, ale są inne, zazwyczaj tu są to mniejsze. Tutaj mamy akurat no, zająca, mamy tutaj też mysz. To, no to akurat jest szczur, to mają mózgi gładkie. A więc są mózgi pofałdowane, są mózgi gładkie. To pofałdowanie, oczywiście dzieci bardzo dobrze odgadły, że ono powoduje zwiększenie powierzchni, a więc mamy większą powierzchnię. I tak na przykład no, się mówi, że oblicza, że mamy powierzchnię czterech kartek A4, małpa ma tylko jedną kartkę A4, a szczur czy mysz mają wielkość kory, wielkości znaczka pocztowego. Po co nam ta kora jest potrzebna? No, to jest nasze, przede wszystkim właśnie to centrum nasze dowodzenia. Płaty czołowe, ja oczywiście wykorzystałam taką książkę, polecam ją, Anatomia Nettera do kolorowania. Ona w zasadzie jest dla studentów no, wydziałów lekarskich przeznaczona, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany i lubi kolorowanki, to może właśnie również z tego skorzystać. Ja do swoich zajęć wykorzystałam właśnie tutaj model schematy mózgu, żeby rozpoznać płaty podstawowe, cztery, tu już mamy ten piąty ukryty mózgu i uświadomić no, taką główną funkcję każdego płata. Chciałam zwłaszcza zwrócić uwagę na korę czołową, właśnie tutaj za czołem, kora czołowa, której mamy zgromadzone wszystkie informacje o sobie, czyli jaka jestem, jaki jestem, nasza osobowość, charakter, to, czy jesteśmy punktualni, to, czy jesteśmy solidni, to, czy jesteśmy wdzięczni. To, co no wszystko tyczy się naszej osoby. Ale również coś takiego jak typowe tylko dla człowieka. Rozsądek, planowanie, przewidywanie. Czy mózg nam zawsze prawdę powie i nasze zmysły. W niektórych przypadkach możemy właśnie sami stwierdzić, że no, gdzieś mamy ubytki właśnie w tych naszych danych wzrokowych. Na przykład, no wiadomo, że oko, jeśli nie, no to tutaj też krótkie wprowadzenie, ma komórki światłoczułe i w tym miejscu, gdzie wychodzą nerwy wzrokowe, ma plamkę ślepą, czyli nie ma tam komórek światłoczułych, nie odbiera tam bodźców. I możemy to bardzo łatwo sprawdzić, robiąc tak zwaną wiszącą parówkę. Czyli bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś chciałby to spróbować, na wysokości oczu zbliżyć palce, nie dotykać, ale zbliżyć palce i unieść je na wysokość, tak? Natomiast patrzymy się daleko przed siebie, a palce te unosimy tak na wysokość właśnie oczu. I ja już w tej chwili widzę wiszącą parówkę, to znaczy mam swoje czubki palców po środku, a po bokach mam przerwę w ciągłości moich palców. Zapraszam Państwa do zrobienia tego. Cóż możemy powiedzieć o zajęciach? Jakie one mają taki w sumie główny cel? Oczywiście no, jest to uświadomienie o tym, jakie mamy potencjał sami w sobie, bo my tego nie wiemy czasami. Więc uświadomić, pokazać, jak możemy usprawnić jeszcze swój mózg, jakie to są ćwiczenia, bo to są proste, to mogą być nawet nie ćwiczenia, to mogą być zwykłe ruchy, czyli wykonywanie tych czynności, które wykonujemy prawą, na przykład lewą ręką, chodzić po domu po ciemku. I przez to my poprawiamy
funkcjonowanie i współpracę obu półkul mózgu, a przecież o to nam chodzi, żeby nasz mózg pracował jak najlepiej na nasze potrzeby i był nam posłuszny, a my, żebyśmy mogli skorzystać z jego kreatywności, z jego logiki, jego myślenia, arytmetyki i wtedy każdy przedmiot będzie łatwy, a życie również przyjemne. Zapraszam również do nas na zajęcia.